Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu z psychobiologią i świadomością zdrowia podczas majowego summitu. Dziś mamy pierwsze takie spotkanie, a moją intencją jest, aby każda z osób znalazła coś wartościowego dla siebie podczas tych dni, czyli podczas wykładów i podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi. I dziś bardzo miło mi jest powitać mojego pierwszego gościa, panią Kalinę Tuszyńską. Pani Kalino, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Śmieję się, ponieważ chwilę wcześniej rozmawiałyśmy już przed tym spotkaniem i miałyśmy problem z uruchomieniem tutaj wizji. I oczywiście jest to zgodne z programami, z planem cel, ale też uśmiecham się, bo pani Kalina była już gościem podczas takiego spotkania, podczas naszej rozmowy. No i jestem oczywiście ciekawa, co od tego czasu się zmieniło i jak pani wspomina też tamto spotkanie nasze. Tamto spotkanie wspominam bardzo miło. Ja jestem osobą, która tak jakby no nie pcham się do pokazywania się. To tak jakby przełamałam swoje lody i tamto spotkanie utwierdziło mnie, że warto pokazywać się i warto opowiadać swoją historię, ponieważ wiele kobiet w jakiś sposób zarezonowało z tym, co powiedziałam i zwróciło się do mnie i skomentowało to. I to jest bardzo miłe. Po prostu to jest taka miła sytuacja z dobrym oddźwiękiem. Miałyśmy nawet dzisiaj takie wydarzenie, tak, że kamera nie chciała się włączyć, czyli Zadziałał. program zadziałał, program mam problem z pokazaniem się, tak? Ja miałam podobne doświadczenia, dla mnie to też było bardzo takim dużym stresem i myślę sobie, że rzeczywiście, kiedy my to przełamiemy, to później też zmienia się ta nasza świadomość tego, że jest to po prostu Program. możliwe, że jest to możliwe. Dziś chciałam panią zaprosić do porozmawiania i o psychobiologii, i o świadomości zdrowia, tak? I oczywiście, że tak najfajniej się rozmawia wówczas, kiedy mamy takie swoje doświadczenie, tak? Czyli to jest bezcenne. Bo czasami nie trzeba być jakimś super ekspertem, który często ad cathedra mówi o czymś, ale właśnie kiedy my czegoś doświadczamy i mamy takie swoje osobiste doświadczenie, no to to jest bezcenne. I wtedy właściwie stajemy się ekspertami od swojego zdrowia i od swojego życia. I to teraz prowadzi w tej nowej ziemi. I to mnie właśnie bardzo ciekawi, jak to jest u pani, tak? Jak pani odczuwa tą zmianę, czy nawet tę drogę również na akademii, pani Kalino. No ja odczuwam w szerokim znaczeniu, w szerokim sensie, bo inaczej, tak jakby z dolegliwościami, inaczej na nie patrzę, bo mogłabym powiedzieć, że na akademii, tak jakby mój umysł ekonomiczno-analityczny, bo jestem księgową, tak jakby stanął, jakby postawił się w poprzek. Ja dopiero na akademii zaczęłam słuchać ciała. Zaczęłam patrzeć na ciało poprzez dolegliwości, poprzez zmęczenie, poprzez ból, poprzez wszystko to, co mnie dotyka. Ja po prostu przychodząc, na przykład przyszłam z migrenami i myślałam, że migreny po prostu są, bo mają je kobiety. Że na przykład torbiel czy mięśniaki, które się wydarzają, wydarzają się kobietom w pewnym wieku i tak ma być. Dopiero na akademii tak dostałam taki po prostu strzał, że to nie jest tak, że to są po prostu dolegliwości, że ciało mówi i ciało mówi w taki precyzyjny sposób. I ja to po prostu poczułam na przykład na swoim przykładzie, gdzie ciało do mnie powiedziało czymś mniejszym, ja tego w ogóle nie usłyszałam. Usłyszałam dopiero coś większego, bo dostałam, miałam guza, tak jakby, i diagnozę kilku tygodni życia. No wyszłam z tego wszystkiego, ale dopiero po naszej akademii jestem w stanie na to wszystko spojrzeć inaczej, że po prostu to ciało do mnie mówiło, a ja nie słyszałam, nie wiedziałam o co chodzi. I dopiero akademia rozjaśnia mi po prostu te wszystkie problemy i pani pokazała mi inną perspektywę patrzenia na wszystko, co się zadziało w moim życiu. To jest zupełnie inne, szersze spojrzenie, takie ważne dla mnie, bo to
pokazuje mi, jaką drogę ja przeszłam i czego nie usłyszałam od własnego ciała, na co mam zwrócić uwagę w przyszłości. To jest dla mnie wiedza bezcenna. Czyli ten czas też był potrzebny, tak? To był Tak. proces, to się tak, tak. nie zadziało od razu. Nie, nie zadziało się, to po prostu uważam, że te miesiące na akademii, cała ta wiedza pokazywana w kawałkach, poszczególnymi modułami i dolegliwościami, po prostu układa się w życiu tak na spokojnie. Odczytuje swoje dolegliwości, znajduje się w przykładach innych dziewczyn. To jest po prostu no, taka wielka wartość akademii. Czyli kiedy ktoś inny opowiada swoją Tak. historię, niech pani dwa słowa o tym powie. Jak to jest właśnie, jak jesteśmy po drugiej stronie, tak? Bo ja jako wykładowca jakby wiem o tym i czuję to, wiem, że tak, tak. jest, ale też bardzo mnie ciekawi właśnie, jak panie to odczuwacie, jak panie to odbieracie. No dla mnie to jest niesamowite, że pani, to jest też dwojako, ponieważ inną sytuacją jest, kiedy mówi inna dziewczyna i ja się odnajduję w jej historii, pani z nią przeprowadza jakiś proces i ja to wszystko czuję w ciele, czuję w tym, że mi jest zimno, gorąco, po prostu ja czuję, że to mnie dotyczy, ale też jest inna sytuacja, kiedy pani opowiada o organie, o dolegliwościach i nie wiem, jak to się dzieje, ale podczas mówienia pani wskakuje jakby do głowy czy w pole dana osoba i ja czasami się czułam wręcz wywołana do odpowiedzi. Tak jakby po prostu, no nie wiem, pani to sczytywała z kąś, że to dotyczy na przykład mnie. I to się potwierdzało. No dla mnie po prostu czasami to można siedzieć i myśleć, czary? Taka mini magia, ale rzeczywiście Tak. tak jest, bo ta informacja nagle zaczyna krążyć w polu Tak. i jakby prosi się, żeby być wyciągniętą. I Tak. rzeczywiście, kiedy ja o czymś mówię, a znamy się już, tak, znam panie, wiem, nad czym pracujecie, więc jakby przychodzi to do pokazania się. Więc Tak. rzeczywiście mi wskakuje, czy pani Kalina, czy pani Aleksandra, czy pani Kasia. Tak, to rzeczywiście się dzieje. To pokazuje, że to jest coś więcej. Nie? Tak. To jest coś więcej. Tak, to jest piękny proces i no, pięknie mi było obserwować to wszystko, bo nie dość, że mnie to dotyczy, to też obserwowałam na innych dziewczynach, których też to dotyczyło i z jaką one są wdzięcznością potem, nie, że coś po prostu im się rozluźniło w życiu, bo chyba to wszystko też na tym polega, że nam potem jest luźniej. Tak, jest luźniej, robi się przestrzeń na coś nowego i właściwie w grupie jeszcze dodatkowo mamy to wsparcie, tak, że wchodzimy w rezonans i czasami ta czyjaś historia nagle odkrywa nam nasze rodowe historie, naszych Tak. rodziców. Tak, czyjaś historia nawet staje się moją historią, bo mi wskakuje coś do głowy i ja sobie przypominam, że u mnie też tak było, tylko że ja na przykład było to dla mnie bolesne, ja o tym zapomniałam, ja to wyparłam i ja to nagle teraz odnajduję i ja to po prostu, to jest piękne, że można to tak poczuć, że to jesteśmy jakby jednym wielkim organizmem. A pamięta pani, które takie momenty były takie rzeczywiście przełomowe, ważne, czy te niezmienniki, które się pojawiły, jak rezonowały, zarezonowały właśnie z tym, co w tym momencie dla pani było takie ważne do zrobienia, do przerobienia w zakresie zdrowia? Możemy sobie tak powędrować? Może nam coś tutaj wskoczy, może coś nam się przypomni, nie? Czyli historia innej dziewczyny, którą poczułam u siebie. Albo pani, albo coś takiego właśnie, co się odkryło, nawet w tym ostatnim czasie, bo właściwie pani już tą główną, tą pierwszą taką część akademii skończyła w całości. Teraz już jest ta druga, która będzie szła w kierunku terapeutycznym. Tak. Na przykład na ostatnim zjeździe było coś takiego, co mnie nie dotyczyło, ale pani akurat mówiła o podwójności w życiu i to mnie też mocno dotknęło, gdzie podwójność, o ile dobrze pamiętam, było to, że matka chce być i matką i ojcem w jednym czasie i zdarzają się podwójne historie w moim życiu i w moim życiu tych podwójnych rzeczy jest bardzo dużo i z ostatniego modułu to jest tak na świeżo, gdzie rzeczywiście no ja to tak mocno to ze mną zarezonowało, to jest
masa historii, z czym ja w ogóle no, nie myślałam, że to można powiązać coś takiego z psychobiologią. Tak, bo tutaj też symbolikę mamy. Tak, ostatni nasz moduł to jest zdrowie psychiczne i neurologiczne. I ta słynna podwójność nasza, czyli w tych konstelacjach, łączy nam się z triadą szóstą, w której, w tym takim systemie komunikacji z naszymi rodzicami, oni ze sobą za bardzo nie komunikują się, ale w tym momencie powstaje taka historia, że zarówno nasza mama, jak i nasz ojciec, oboje chcą być dla nas matką i ojcem. I my później tak naprawdę mamy jakby taki podwójny przekaz, tak? Bo moja mama chce być mamą i ojcem dla mnie i mój ojciec chce być również matką i ojcem. I nagle ja zamiast dwójki rodziców, to mam tak trochę razy dwa. Mam jakby ich czwórkę. Tak. I nawet sobie specjalnie ludzie nie zdają sprawy, jak to później na nas wpływa. A właśnie takim, tak symbolicznie, to okazuje się, że my później mamy w życiu takie jakieś historie podwójne. No ja mam bardzo dużo podwójnych. Podwójna praca w jednym czasie. Zapisuję się na jakieś zajęcia, inne zajęcia równie piękne, o tej samej godzinie, w tym samym dniu. Sprzedaję mieszkanie, nie ma kupujących, jednego dnia jest dwóch kupujących i oni się kłócą między sobą, kto był pierwszy. Ja mówię, co jest grane, ale o co chodzi, po co mi to? To jest takie... No... Co oni robią? Pokazują nam naszych rodziców. Dokładnie oni tak samo postępowali. Czyli nawet jak my tej historii nie znamy swojej za bardzo, no to się okazuje, że świat, pole przynosi nam tę historię, żebyśmy rozpoznały dwie pary butów, dwie sukienki, tak. Dwie tak. Książki, wszystko w tym samym czasie, nie? Tak, tak. To ja to bardzo znam i nie sądziłam, że można to powiązać po prostu z psychobiologią. Mówię, co za dziwne zbiegi okoliczności, na przestrzeni mojego życia mam ich wiele. Ale wtedy po prostu, jak już to widzimy, że to jest, tak? Bo oczywiście zaraz się pojawią pytania od pań, no to co z tym zrobić? Bo się wiele dziewczyn odnajdzie w tym. Po prostu zaakceptować, co pani z tym zrobiła? Skoro już pani się zorientowała, że te historie podwójne w tym samym czasie się na przykład wydarzają, to jak pani teraz, pani Kalino? No ja akceptuję, ja mówię, znowu mi się to samo przytrafia, no niech tak będzie, po prostu niech to się jakoś potoczy, no bo to też są trudne potem sprawy między tymi na przykład kupującymi wybrać kogoś, albo że ja muszę zdecydować o wyborze pomiędzy tym zajęciem a tym, no ale jakoś to się toczy, po prostu akceptacja rzeczywistości i tego też się uczę, bo akceptacja rzeczywistości na całej akademii to też jest mój temat. Ja się trochę boksowałam z rzeczywistością, z tym, co mi się przytrafia, z rodziną, z rodem, z myśleniem o dziadkach, z myśleniem o rodzicach. Po prostu ja się z tym bardzo boksowałam, a uczę się od pani, że właściwie no, trzeba to wszystko akceptować. I też przychodzi mi do głowy taki mój przykład, gdzie mój problem z rodem, krytykowanie rodu, czy nawet krytykowanie tego, że bili, była choroba psychiczna, tak jakby zamiatanie tego pod dywan, nie mówienie o tym. Ja to krytykowałam przez całe życie, tak kumulowało się we mnie taki żal, takie dlaczego ja, dlaczego mi się to przytrafiło. I ta akceptacja tego, że oni tacy byli, że należy ich uznać, że oni nieśli jakiś swój program, który należy uznać, to mi zrobiło... To był taki długi proces godzenia się i uznawania tego, że tak jest, bo oni też nie mieli łatwo, więc to spowodowało po prostu we mnie niesamowitą przemianę, taką, że inaczej patrzę na całych moich przodków, nie mam żalu, mam w sobie wielki taki luz i szacunek do nich i to mi spowodowało taki spokój, po prostu spokój wewnętrzny. I to jest takie coś, czego też się na przykład przychodząc na akademię, no nie myślałam, że coś takiego się może gdzieś podziać w życiu. A no tak mi się poukładało, że dla mnie akurat ten proces był jednym z ważniejszych, bo przeszłam więcej procesów, ale ten był taki duży, odciążający. To tak jakby był kamień u nogi i nagle po prostu coś odpadło. Tylko, że ta wiedza jest tak jakby tylko od pani. Ja tego nigdy wcześniej nie słyszałam, nie doświadczyłam tego i dopiero na akademii
odkryłam takie ważne dla mnie rzeczy. Tak, to co Pani mówi jest bardzo ważne, bo dotyka Pani tego tematu, dotknęła go Pani, Pani doświadczyła tego, o czym teraz wszyscy głośno mówią. Akceptuj rzeczywistość, czyli odpuść przodkom, zostaw, przestań ich tam wyciągać, oskarżać, tak, stawiać do pionu. I to rzeczywiście się dzieje, bo jakby bez tego nie można iść do więcej. Tak, to nas tak hamuje. I tak jak Pani powiedziała, nagle przychodzi taki luz, uwolnienie, jakby jakiś kamień, który tak ciągnęłyśmy ze sobą, nagle to puszcza, robi się luźniej, tak? Czyli tak naprawdę robi się przestrzeń na nasze życie, tak, że możemy odetchnąć i zaprosić coś nowego do tego życia, a wszystko dzięki świadomości. No. Tak, to jest takie proste i takie trudne jednocześnie. Tak, rzeczywiście, to jest chyba największe wyzwanie człowieka. Przychodzimy na tą ziemię i teraz chcemy nowego czasu, nowej ziemi, nowej świadomości, a jednocześnie nie chcemy puścić często starego, nie? Ale tak się składa właśnie, że pięknie nam się na psychobiologii łączą te tematy, bo jakby psychobiologia sama w sobie jest uzdrawianiem świadomością. Dotyczy bardzo mocno zdrowia, no ale nie sposób wtedy nie ruszyć innych aspektów. Jakby całość przychodzi do uzdrowienia. Tak. Całość naszego życia, nie? Bo to już nie tylko kwestia chorób. Pojawia się dużo więcej. Tak, dużo więcej i tak mi przychodzi teraz, że na przykład pojawia się coś takiego, tak jak u mnie w relacjach. Relacje ja a moi rodzice, ja a moi dziadkowie, ja a moja siostra, ja a mężczyźni w moim życiu. Nagle to wszystko było pokomplikowane, a teraz po prostu takie puzzle układają się we właściwą układankę. No po prostu mistrzostwo. No, tak jakby rozwiązanie jednego supełka nagle powoduje, że to był jeden supeł, który w tych wszystkich relacjach był jakby problemem, tak? Bo relacje z naszą mamą, relacje z naszym tatą, no to są później relacje z naszym małżonkiem czy z naszym chłopakiem i tak to ciągniemy i ciągniemy. I na szczęście oni przychodzą jako nasze lustra, że w końcu możemy z tego wyjść, ale teraz jest inaczej, tak? Czuję tak. Pani, że jest inaczej. Co jest inaczej, Pani Kalino? Jak może się Pani podzielić? No na pewno jest luźniej, na pewno jest inaczej w takiej mojej kobiecości, no bo ja już na poprzednim naszym spotkaniu wspominałam, że ja po prostu długo byłam w takim programie w roli dziewczynki i to jeszcze takiej grzecznej dziewczynki. To był taki program, który wyniosłam z domu i no, nie wiedziałam, że mogę wymagać, nie wiedziałam, że mogę postawić granice, że mogę po prostu czuć swoją moc. Ja tego w ogóle nie wiedziałam. I no, na akademii tak jakby przeszłam swój własny proces odzyskiwania tej mocy, kobiecości, siły i teraz tak jakby od nowa wchodzę w nową energię, od nowa stawiam granice we wszystkich relacjach i to po prostu ustawia mi inaczej moje znajomości. To jest taki piękny proces w życiu, nowy dla mnie. Ja nie mówię, że jest skończony, jest po prostu nowy. Ja od nowa siebie odkrywam i siebie w lustrze do innych, więc to jest, no to jest nowe dla mnie. I to jest coś bardzo ważnego, co się wydarzyło. Słusznie Pani zauważyła, że nagle ten system, w którym Pani jest, czyli Pani system, on teraz nabiera nowych wymiarów. Te relacje są inne, tak? Tak? Już nie jest Pani podporządkowana, tak, już nikt granic nie przekracza. To znaczy się, że wychodzimy z tego systemu córki czy dziewczynki, czy tam grzecznej dziewczynki. Mnóstwo kobiet to ma, bez względu jakby na wiek. Tutaj wiek w ogóle nie ma znaczenia, tylko to miejsce w systemie. I teraz, kiedy nagle jest Pani w systemie, w którym wchodzi Pani w rolę partnerki, tak? W rolę koleżanki, tam gdzie trzeba. Ten system przestaje być zaburzony i wtedy te relacje się zmieniają. Tak. No to jest nowe. Tak, to życie. Są relacje szeroko pojęte. Praca, związek, rodzina, nawet w kolejce w sklepie. To jest wszystko. To jest po prostu wszystko, co się przytrafia w życiu. A jak odczuwa Pani teraz odpowiedzialność, tak? Bo to przejście od takiej dziewczynki, jak czasami jesteśmy dziewczynką w życiu, a później przechodzimy do już takiej kobiecej naszej roli, to nagle się pojawia to słowo odpowiedzialność.
A ja polubiłam tą swoją odpowiedzialność. Robię swoje, odpowiadam za to w pełni, jako tak zwana dorosła osoba i jest mi z tym bardzo dobrze. Super nowe doświadczenie, prawda? Bardzo nowe i nawet nie przeszkadza mi to, że ktoś mnie krytykuje. Biorę, słucham, że komuś się nie podoba, bo jestem teraz inna, więc nawet w pracy jestem inna i to może budzić sprzeciw, bo ktoś się przyzwyczaił do innej mnie. Więc nagle po prostu no, jest jak jest, ale ja no, idę w swoją taką autentyczność. Bardzo próbuję się połączyć z tym, co we mnie w środku i z tym, jaka jestem. To też mnie takie nowe jest dla mnie. Ważną rzecz pani powiedziała, pani Kalino, że ludzie niekoniecznie lubią, jak my się zmieniamy, bo przyzwyczaili się już, gdzieś nas włożyli w jakieś pudełeczko, w jakąś szufladkę, a teraz mają do czynienia z osobą, która inaczej reaguje. Tak. Inaczej, co nie znaczy źle, po prostu stawiam granice. Widziałam nadużycia, ja poczułam, ja dokładnie wiem w moim życiu, co to są nadużycia we wszelkich wymiarach i ja już tego nie chcę i to po prostu jest dla mnie takie no, ważne, więc ja już tego bronię, tak jakby jak lwica swojego terytorium. No, lwica to oznacza kobieta, tak? Kobieta, która mówi, słuchaj, dotąd można, a dalej tak. Nie. I to jest bardzo ważne w obszarach pracy, w obszarach relacji ze znajomymi, z bliską rodziną, dalszą rodziną. Tak. Właściwie każdy obszar wymaga zrobienia tego porządku, bo no właśnie, bo przecież poziom energii się nam później zmienia. Tak. Jak pani czuje energetycznie? Co jest teraz inaczej? Ja byłam wyczerpana. Przez wiele lat byłam wyczerpana. Przez dziwne relacje, w których też byłam. Przez wiele rzeczy. I nie wiedziałam, dlaczego jestem wyczerpana. Po prostu myślałam, że może mam za dużo zajęć, bo też to prawda, że ja troszkę mam za dużo. Ale nagle teraz tak jakby zbieram tą energię na to, co jest mi potrzebne, bo ja już umiem ustawić priorytety i wiem, co jest mi potrzebne w życiu i właściwie na to to przeznaczam. Umiem powiedzieć nie. Nie dla relacji, nie dla pomocy tam, gdzie nie widzę, że nie ma efektu. I to też jest no, taka zostawienie dla siebie tej energii i przeznaczenie tego tam, gdzie widzę, że to będzie miało sens. Czyli jednak w tym naszym życiu, w tych naszych relacjach chodzi o tę energię, bo kiedy my tak nie czujemy tego swojego miejsca właściwego i kiedy tracimy w relacjach energię, no to bardzo często jesteśmy nadmiernie w tej opcji dawca. Tak, ludzie się dzielą na biorców i nadawców i teraz fajnie, jak mamy to w równowadze, ale jak to zostaje zaburzone, no to gdzieś cierpimy po drodze, tak? Tak, cierpimy, bo ja byłam dawcą, można powiedzieć, prawie stuprocentowym. Nie umiałam w ogóle brać, nie umiałam poprosić o pomoc, nie umiałam przyjąć, nie umiałam po prostu być zupełnie po tej drugiej stronie, więc no, ja się tego uczę i widzę, że to jest bardzo dobre. Tak, a wówczas też no, pojawiają się braki w naszym życiu, tak? Bo przecież jakby mamy tą świadomość, że choroba, czy jakieś niechciane zachowanie, jakiś problem pojawia się, jak mi czegoś brakuje. I pani też dotknęła objawów somatycznych, tak? Tak. I rozpoznała pani te braki, tak? Rozpoznała pani te konflikty u siebie? Tak. Jak pani ma ochotę, to może pani kilka słów powiedzieć, tak? Bo może którąś z pań też to zainteresuje, może gdzieś się odnajdzie w jakimś objawie, tak? Czy tarczycy, czy czegoś innego, tak jak pani uzna, że można na przykład dwa słowa powiedzieć. W tarczycy na pewno, bo mam Hashimoto, więc na pewno tak jakby gonię czas. Ciągle tego czasu mi jest za mało, więc tutaj na pewno. Ale taki brak, który chyba mocno odczuwałam w życiu, właściwie nie wiem jak nazwać ten brak, ale odczuwałam odrzucenie w życiu i znałam tą emocję odrzucenia, tak jakby już od projektu Planu Cel, bo moi rodzice czekali na chłopca. I czekali na Norberta, wyszła dziewczynka, no i byli w jakiś sposób zaskoczeni. I później układałam tak swoje relacje, żeby poczuć odrzucenie, na przykład w relacji damsko-męskiej, bo ja to znałam.
no to jest jakiś brak w nas, że tak sobie układamy życie. Tak, brak tej akceptacji, tak? Tak. Brak akceptacji, tak. Czasami brak miłości, bo jeśli oni są tak. nami rozczarowani, tak. No, czekali na chłopca, a tu my się pojawiamy, to przecież to bardzo często właśnie idzie w parze z tarczycą. Tak? Tak. Panie, które mają tarczycę, tak dzisiaj mogłybyśmy powiedzieć, fajnie by było, jakby sobie spojrzały na to pytanie, czy ja byłam oczekiwana jako dziewczynka i czy byłam przywitana przez tych moich rodziców z taką radością, z taką miłością, czy jednak, no, nie do końca. No to u mnie nie do końca, no i w związku z tym ten program takiego odrzucenia i jeszcze to Hashimoto, także to się wszystko pięknie po prostu łączy. I teraz ta tarczyca już wie, że no tak, bo dla niej będzie ważny ten czas, tak, jak pamiętamy niezmienniki, to i czas, i bezsilność, tak, i robienie mnóstwa rzeczy naraz, więc teraz to się zmienia. Ona już teraz dostaje informację, że no właśnie, coraz częściej jestem w tu i teraz. Tak, czasie. Coraz częściej jestem w tu i teraz. To nie jest tak, że ja już pozałatwiałam te wszystkie sprawy, ale jestem już tego świadoma, myślę o tym i zauważam to. No, no my już wiemy, tak? My już wiemy po akademii, że to nie jest tak jak kuchnia i bar szybkiej obsługi, tak? My mamy tak. tą świadomość, że właściwie całe nasze życie to idziemy jakby rozwiązując te wszystkie rzeczy, które się nawarstwiły, nasze, ale też jakby w naszym rodzie. Uczymy się chyba cierpliwości i pokory, tak? Ja mam takie odczucie. A pani odczucie? Tak, uczę się cierpliwości, pokory, uczę się tego, co tu i teraz, uczę się akceptacji tej rzeczywistości, która mi, bo ona mi teraz nie pasuje, bo ja mam inne rzeczy, chciałabym po prostu w innych miejscach być, ale uczę się po prostu tego, że jest jak jest i znaleźć dobro w tym, co jest. Ale też uczę się tak jakby rozmawiać ze swoim ciałem, bo dzisiaj, jeśli boli mnie na przykład bark, a czasem mnie boli, no to ja sobie siadam i się zastanawiam, o co chodzi. Czego ja po prostu nie rozpoczęłam, albo czego ja nie odcięłam. Co po prostu, co ten bark do mnie mówi? To jest, albo ostatnio miałam zawroty głowy, więc siadam, myślę, dlaczego one mnie zatrzymały? Jaką decyzję powinnam podjąć, więc tak jakby no siadam, to też jest forma cierpliwości, że ja mam cierpliwość do siebie, że ja coś czuję, ja siadam i ja teraz ze sobą rozmawiam, no czego wcześniej w ogóle nie doświadczałam. No właśnie, ja pamiętam tą historię z barkiem, tak? Tak, tak. Mieliśmy jakiś moduł akademii i pani właśnie mówi, że taki bolesny ten bark i nie wiadomo co się dzieje. Tak. Chyba, żeśmy wtedy wzięły na warsztat od razu. Oczywiście, że tak. I relacja, która była niewłaściwa, nieodcięta i ja po prostu jakoś tak nie umiałam tego zakończyć definitywnie, a bark się dopominał, on bolał, pomimo różnych rzeczy, które ja mu tam zapodawałam z medycyny konwencjonalnej, on dalej bolał, więc to nie o to chodziło. Tak, naszemu ciału zupełnie nie przeszkadza to, że dostanie blokadę, że dostanie jakieś leki przeciwbólowe, tylko tak długo, dopóki ta sytuacja jakby jest dla nas problemem i konfliktem, a jak pamiętamy, w barku mamy początek ruchu, tu w stawie barkowym, ale to też jest taki wielki miecz, czyli czasami ja nie mam siły jakiejś relacji odciąć, albo powinnam coś zakończyć, w sensie właśnie rozstać się, odciąć jakąś komunikację, jakąś relację, nie mogę tego zrobić i ten mój bark mnie boli. Niesamowite. No, a ja. Teraz... A teraz jest luźno, no bark mnie nie boli, czasem odczuwam takie minimalne, że coś tam się dzieje, ale to od razu też siadam i od razu się zastanawiam nad tym, co tam się dzieje, bo czasem ja mam w swoim życiu takie rzeczy, że nie umiem podjąć jakiejś decyzji, że może coś już powinnam zrobić, a ja no nie robię tego, no i mam jakieś tam swoje odczucia, ale ja już wiem przynajmniej, co to jest, ja już nie idę do lekarza, ja sobie po prostu porozmawiam z barkiem i tyle. No, czyli pierw ta świadomość, że skoro to dzieje się w moim ciele, to znaczy się, że ja muszę przyjrzeć się temu, co to jest, bo moje ciało do mnie mówi. Mówi, słuchaj, tutaj mamy coś do zrobienia, mamy coś do rozwiązania, ale też pani teraz jakby, mówimy o barku, ale powiedziała pani lekko taki niezmiennik, który skręca do zawrotów głowy, bo kiedy ja nie bardzo wiem, co ja mam zrobić, jaką ja mam teraz decyzję podjąć,
no to te zawroty głowy są właściwe w tym momencie. Czyli dzieje się teraz coś takiego, że przemyśliwuje Pani jakąś decyzję. Tak. I zawroty od razu się pojawiają, więc... Tak, tak. Przynajmniej to widzę, a wcześniej to ja troszkę, no jednak martwiłam się, panikowałam, co się dzieje. No teraz już tego słowa jakby nie ma w moim słowniku, nie? To ja uchylę rąbka tajemnicy dla tych pań, które nas słuchają, że jak mamy zawroty głowy, to to jest taki moment, w którym no nie bardzo wiem, w którą stronę mam iść w moim życiu. Czy ja mam wybrać to, czy mam coś innego, na przykład decyzja w sprawie pracy, zostać czy odejść, albo jeszcze jakieś mam dwa projekty. A jak mamy czasami te podwójności, to jest nam nawet trudniej, bo zazwyczaj pojawiają się dwa i teraz nie wiem, tu są plusy, tu są minusy, tu bym mogła wybrać, a może lepiej to wybrać. I biologia jest mądra, bo biologia mówi wtedy tak, słuchaj, dopóki ty nie zdecydujesz, to zatrzymuje cię, żebyś gdzieś w przepaść nie spadła, bo jesteśmy jakby w myśleniu biologicznym. I dostajemy zawroty głowy, jak mamy zawroty głowy, to usiądziemy. Usiądziemy. Jak już zastanowimy się chwilę i przyjdzie to rozwiązanie, że ja już będę wiedziała, w którą stronę ruszyć, to ja po prostu wstanę i pójdę. I te zawroty głowy jeszcze na sekundę powrócą i odejdą. Proszę powiedzieć, jak to jest, jak mamy taki klucz? Jak to jest, Pani Kalino, jak ma Pani ten klucz? I właściwie jak czasami czegoś nie pamiętamy, to jedynie do materiału sięgniemy, ale tak naprawdę no, jest to klucz do naszego zdrowia. Ja myślę, że to jest bardzo takie uwalniające uczucie. Jest to jest cudownie coś takiego mieć. Ja to tak jakby na razie wykorzystuję na bardziej na sobie, no bo nie praktykuję, ale no ja po prostu z tego korzystam maksymalnie dla siebie. Jest wtedy jakby inaczej, bo... Jest luźniej. Ja po prostu bardzo akademię i w ogóle psychobiologię odczuwam jako coś, co mi bardzo robi luz w życiu. To pokazuje, że pewne rzeczy systematycznie są uświadamiane, a wiemy, bo nawet jak podążymy za Jungiem, to on powiedział, to co jest uświadomione odchodzi, uwalnia. To co jest ciągle tajemnicą, co jest sekretem, co jest ukryte, ciągle powraca, żebyśmy to zobaczyły. Nie? Tutaj się jakby stykają te wszystkie drogi i systemowe, i ustawieniowe, i z psychobiologii, bo dotykają cały czas tej naszej świadomości, tego, że jakby jesteśmy coraz bardziej świadome w naszym życiu, no to jest chyba bezcenne. Bezcenne. Ja też tak sobie właśnie myślę, że coś się zmienia, czyli teraz właściwie, kiedy my wybieramy tą świadomość w naszym życiu, to nie ma innej drogi, żeby się coś nie odkryło, co jest dla nas ważne. No myślę, że nie ma. Że trzeba już teraz tylko po prostu tak otwarcie patrzeć na to, co jest i realnie, bo to chyba też jest ważne, żeby nie przez różowe okulary, tylko tak widzieć faktycznie to, co jest. To jest dla mnie też ważne, bo miałam taką tendencję troszkę do patrzenia na ludzi i na relacje przez różowe okulary, czego już tak jakby nie obserwuję u siebie. Czyli nawet tak życzeniowo? Tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mnóstwo ludzi, nawet teraz, kiedy my o czymś mówimy, oni nie chcą wiedzieć. Oni nie chcą wiedzieć, bo jakby boją się tego, że trzeba czegoś dotknąć, boją się pracy ze sobą. Bardzo to odczuwam. Czasami zdarza mi się w rozmowach coś przemycić z psychobiologii i widzę, jak czasami ktoś się blokuje, bo... No jak to we mnie problem? Ja muszę nad czymś popracować? To ta choroba to coś pokazuje, coś manifestuje? Nie. Ty coś tu... Zmieniamy temat. Niesamowite, prawda? Niesamowite. W naszej przestrzeni już praktycznie nie ma takich osób, wręcz odwrotnie. Ciągle chcemy do więcej, czy chcemy dowiedzieć się, chcemy znaleźć, czekamy nawet, co jeszcze, tak? Co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze mogę oczyścić, tak? W tej takiej naszej drodze, ale rzeczywiście część ludzi nie chce. No, tak. Czyli właściwie jakby tak jakby nie chcieli nawet wziąć tej odpowiedzialności za swoje życie. Odpowiedzialność i takie no, przyznanie też, że u mnie jest nie tak, no bo chyba nie ma nikogo, u kogo jest wszystko zupełnie piękne i cudowne od samego początku. Więc myślę, że to dla niektórych jest trudne. Dlatego właśnie może ta ucieczka, tak?
Natomiast poczucie koherencji, na jakim poziomie teraz jest Pani Kalino, czyli zrozumiałości, zaradności, sensowności życia? Jak to Na bardzo wysokim, na bardzo wysokim poczucie koherencji i zrozumiałość i zaradność, rzeczywiście na wysokim. I taka wdzięczność. Ja też bardzo praktykuję taką wdzięczność. Mam takie wydaje mi się, otwarte serce, że to wszystko, co doświadczyłam, co dane mi było się nauczyć, doświadczyć, nawet na akademii, to tak jakby, no to jest taki wielki dar, nie? Tak, ta wdzięczność otwiera do więcej, bo jak jesteśmy za coś wdzięczne, ja zawsze byłam też wdzięczna za swoich nauczycieli, za te doświadczenia, no z Tak. tym było na początku ciężko, ale później przychodziła ta wdzięczność, to się okazuje, że to się otwierają drzwi w życiu do więcej i to więcej przychodzi. Czasami w ogóle nie wiemy skąd się pojawi, ale Ja się tak przychodzi. otwieram właśnie, że nie wiadomo dlaczego, tak jak dzisiaj nawet, nie wiadomo dlaczego ja się pokazuję, bo tak jakby nie mam w tym jakiegoś większego celu, ale stwierdziłam, że no, że zrobię, że to jest po prostu, otwieram się na więcej i daję z siebie też więcej. No To jest taki przepływ. jak wymieniałyśmy korespondencję, to ja pani napisałam, że czasami my robimy ten krok i jeszcze nie widzimy całej tej drogi. Tak? Ja czasami mam taką intuicję, że ja czuję, że tej osobie to wszystko jest potrzebne, że to, co staje na jej drodze, to dokądś prowadzi. Mówię, nawet jak tego nie widzimy, to mam takie odczucie, że to jest właściwe, bo to się pojawiło. Tak to się pojawiło, ta nasza rozmowa, to nasze spotkanie, które pójdzie w świat i wiele osób będzie mogło posłuchać Pani doświadczeń, a to jest bezcenne, tak? To wszystko jest po coś, tak? Bo dziś, jeśli mamy doświadczenie, tak jak Pani, w swojej pracy osobistej, ze sobą, to my się stajemy ekspertem. My już nie potrzebujemy ekspertów z tytułami profesorskimi, tylko my stajemy się ekspertem dla siebie. Jak pani czuje się teraz w tej roli właśnie? No ja w tej roli czuję się tak trochę jeszcze nieswojo, bo ja ekspertem, no trudno mi się nawet nazwać ekspertem, ale rzeczywiście jest tak, że ja wiele rzeczy po prostu mam z własnego doświadczenia i ja wiem, o czym mówię, więc tak jakby powinnam to czuć, ale w moim charakterze jest ten taki rys niebycia dość dobrą. To też jest ten program jakiś z domu i ja ciągle nad nim pracuję, więc to jest proces u mnie. Ja mam z kolei taką tendencję, ja jestem dość dyrektywna, że ja po prostu widzę zawsze dużo w drugiej osobie, tak? Widzę jej zasoby, wiem, że ma dary. Ja z kolei mam taki kierunek, żeby to wyciągać, tak? Żeby to pokazać, tak? Żeby to mogło też oświetlać dla innych drogę, tak? Bo my nie jesteśmy po to tutaj na tym świecie, żeby się kurczyć, tak? Jesteśmy po to, żeby się pokazać i żeby świecić światłem, tak, dla innych, żeby to nasze światło tych innych też jakby onieśmielało, tak, żeby też pozwolili sobie właśnie na to wyjście. Więc ja mam takie podejście i po prostu to się dzieje. Ale dzieje się i jest coś w tym, ponieważ no, ja pracuję w dużej firmie, jestem księgową i nie mam do czynienia tak jakby z pacjentami, a wiele osób, tak, bo obracam się w wielu kobiecych środowiskach, przychodzi do mnie po poradę, nagle do mnie po prostu. No. I to przeróżną po prostu od takich rzeczy jak praca, czy zmienić na jaką, poprzez takie sprawy rodzinne, poprzez jakieś dolegliwości. I oni przychodzą i się radzą i czekają, aż ja tak jakby zacznę przyjmować gdzieś, tak jak oni mi to mówią w swoim gabinecie, no i żeby chcieli do mnie przyjść. No nie mam jeszcze odwagi na coś takiego, ale dla mnie to jest takie wow, że ktoś we mnie widzi taki potencjał i to gdzieś mi tak otwiera mój umysł na więcej. Nie wiem jak będzie, po prostu otwieram się, zobaczymy co świat da. Tak, krok po kroku, kiedy tą wiedzę mamy większą, bo też pani w tym momencie teraz czuje, co to znaczy ta odpowiedzialność, nie? Tak. Przychodzi i nagle jesteśmy odpowiedzialne, bo jakoś wchodzimy w relację z tą osobą, coś mamy jej doradzić. Natomiast ja tu widzę jeszcze coś, tak? Bo ten cały warsztat terapeutyczny, możemy się tego nauczyć, możemy to doszlifować, ale coś, co będzie prowadziło i co pani ma, to jest serce.
I ludzie dziś przychodzą do nas, bo oni czują to. Dziś spotykamy się w rezonansie z osobami, które wybierają sercem i czują w drugiej osobie serce. Więc te wszystkie priorytety i też jakby i doświadczenie i kompetencje w tym nowym czasie, w tej nowej ziemi będą jeszcze bardziej widoczne, jeśli będzie w tym wszystkim serce. Czyli przyszłość rysuje się. Zobaczymy, jak porozmawiamy za jakiś czas. Będziemy wracały, Pani Kalino. Umówmy się tak, że będziemy spotykały się i zobaczymy, co znów jest inaczej, nie? Bo z tego może bardzo ładny taki cykl powstać naszych może rozmów. Może, bo ja już widzę po tych iluś miesiącach od poprzedniej naszej rozmowy, jak już jest we mnie inaczej, jak w naszej rozmowie nawet jest inaczej, więc to jest proces. No właśnie. Proszę powiedzieć, tak pod koniec tej naszej rozmowy, co by Pani powiedziała tym wszystkim osobom, które zastanawiają się nad akademią, nad psychobiologią? Co by im Pani powiedziała? Ja bym powiedziała tak, że jeśli ktoś szuka rozwiązania dla dolegliwości swoich, takich somatycznych, to je znajdzie w psychobiologii. Że jeśli ktoś błąka się w życiu, w takich rozwiązaniach życiowych, relacyjnych, rodzinnych, ma z tym kłopot, to psychobiologia też mu pomoże. I jeśli ktoś widzi, że coś się powtarza w rodzinie, w chorobach w rodzinie lub w zdarzeniach w rodzinie, to psychobiologia też ma tutaj rozwiązanie na to wszystko. Więc ja bym poradziła takim osobom, żeby rozważyły udział w akademii, czy po prostu wgłębienie się w psychobiologię. Tak, bo jest tą świadomością, tak? Ona jako pierwsza pokazuje nam, że świadomość leczy, świadomość uzdrawia, bo oczywiście, że zaprasza myślenie, tak? Czyli musimy coś zrobić, musimy troszeczkę poszukać, ale jednak mamy tego efekt, tak? Pojawia się ten efekt. Tak. Ja będę pamiętała o tych naszych rozmowach i myślę sobie, że za jakiś czas znów porozmawiamy i właśnie zobaczymy, co jest inaczej, tak? Bo, no bo wszystko jest tą zmianą. Wszystko jest jakby rozwojem, procesem. Tak, płynie, płynie. Ja widzę, jak płynie. Płynie, więc jestem ciekawa, co będzie dalej, czym Pani podzieli się właśnie za jakiś czas podczas naszych spotkań. A jeszcze przed nami jest kawałek Akademii, tak? Poszczególne dalsze już takie bardziej właśnie terapeutyczne moduły. No i zobaczymy, czy ten gabinet w tle rzeczywiście nie spełni się, tak? Nie wiem. Super. Bardzo chciałam serdecznie podziękować Pani Kalino, że Pani przyjęła dzisiaj moje zaproszenie do tej drugiej rozmowy podczas naszego spotkania, podczas tego summitu. Bardzo Pani serdecznie dziękuję. Ja dziękuję i czuję, że ta rozmowa to tak dla mnie takie wyróżnienie i cieszę się, że mogę być po prostu częścią Akademii, że byłam i jestem, to jest dla mnie wielki zaszczyt. Także bardzo dziękuję. Również serdecznie dziękuję. No i my widzimy się za chwilę, tak? Tak. Podczas Akademii. Pięknie dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do więcej, czyli będziemy śledzić nasze kolejne spotkania, wykłady. No i to, czym się zaproszeni goście będą z nami tutaj dzielić. Bardzo serdecznie dziękujemy razem z Panią Kaliną za uwagę. No i do zobaczenia. Kłaniam się. Do zobaczenia.